Siemanko. Dzisiaj jadę na koszaliński single track moim rowerkiem z kotem Patron. Zobaczę, jak tym się jeździ w porównaniu do treka po takim czymś. O, tutaj jest niby początek trasy i tak wygląda, jakby tam trzeba było jechać. Jak mówię, ten przejazd jest dla zapoznania się z trasą, bo wtedy tym początkiem trasy akurat nie jechałem. Jechałem tego single tracka tak jakby od połowy dopiero. Tu się nic nie zmieniło. Nawierzchnia dalej luźna. Gałęzie na trasie, którymi dostaje szpysk gdzieniegdzie. Kamienie, nie wiem po co te kamienie tu są. Chyba po to, żeby sobie krzywdę zrobić. Kamienie uciekają z poprzedniego koła. Się mało nie wywaliłem.
nawierzchnia wymyta przez wodę, wszystko luźne. Tam. Takie oznaczenie mogłoby być lepsze troszkę, mi się wydaje. Trochę korzeni rzuca, chyba że źle pojechałem. A nie, jednak dobrze. To trzeba mieć na uwadze, bo tutaj te lepiej. I tamtego i tamtym rowerem, znaczy się rowerem treka, właśnie chyba odtąd jechałem, tego single tracka mniej więcej. Jeśli ktoś by chciał robić tego single tracka na czas, to doradzam przejechanie go 2-3 razy przynajmniej sobie na spokojnie i wtedy. Chociaż przy tym luźnym podłożu tutaj, no nie wiem jak to by było. A mam różnicę. O i teraz widzicie, tu jadę. Trasa niby
Teraz nie wiadomo, tu czy tu leci trasa. Zobaczymy tutaj. Kawałek. Chyba tu. Tu będzie w lewo. Wiadomo, ci co tu jeżdżą często, oni wiedzą dokładnie, jak tędy polecieć. No ale ja jadę drugi raz i w sporych odstępach czasu, więc trochę tu się motam. Tym bardziej, że człowiek zwraca na dużo innych rzeczy uwagę, na podłoże trzeba się patrzeć, jakie jest, żeby się nie wypierdaczyć. Tutaj to chyba dojazdówka jakaś. Poznanie. To co mi tak hałasuje, to zapięcie antygradzieżowe do roweru. Się te lepiej niemiłosiernie. To co mówiłem, gębą, nie gębą, tylko tym gałęzią po gębie. Różne gałęzie, które próbują ci w szprychy wejść. Chyba kurde żmiję widziałem, ale nie zdążyłem się przyjrzeć.
O dobra, pierwszy raz przejechana trasa. Trasa zrobiona ciut odważniej niż ostatnio. No ale to z tego względu, że jadę swoim rowerem, a nie czyimś. Jestem po pierwszym przejeździe koszalińskim single trackiem. I tak, teraz jechałem trochę odważniej, bo jadę swoim rowerem. Ale przeszkadza bardzo luźna nawierzchnia, szczególnie na zakrętach, gdzie niegdzie woda wymyła piasek i zostały luźne, grube kamienie. Na nich się bardzo ślizgam. Na to trzeba uważać. Jeśli ktoś by chciał sobie tutaj robić czasówki, bo wiem, że tak robicie, to proponuję najpierw przynajmniej 3 razy tą trasę sobie tak przejechać na luzaczku, żeby zobaczyć co gdzie. Bo są takie 3 miejsca, gdzie nie wiadomo dokładnie, gdzie trasa prowadzi. Tak jakby znaki są w zbyt dużej odległości od siebie, moim zdaniem, oznaczające tą trasę. Ponieważ no jak jedziemy szybciej trochę, no to człowiek jest skupiony na tym, co się dzieje na drodze, co jest przed przednim kołem. I można jakiegoś tam znaku nie zauważyć. Ja 2 razy się zatrzymałem, więc gdybym chciał robić czasówkę, to by było kiepsko. Chociaż i tak by było kiepsko, bo 3. raz w życiu jadę single tracka, jakiegokolwiek. Dobra, jadę sobie jeszcze zrobić 2-3 przejazdy. I potem jestem umówiony z kolegą, od którego pożyczałem tracka. I sobie przyjedziemy tutaj razem dzisiaj jeszcze pod wieczór przejechać tego single tracka. Do zobaczyska. Jest tutaj fajnie, bo żeby pojechać jeszcze raz tego single tracka, to z miejsca, gdzie on się kończy, do miejsca, gdzie się startuje, jedziemy sobie taką ścieżką rowerową. I można znowu sobie lecieć. To jest bardzo fajne. To mi się podoba. I dojeżdżamy do miejsca startowego. I stąd startujemy.